Witajcie na kanale Farmera Janusza. W dzisiejszym odcinku pokrótce opowiem w sumie, może nie pokrótce, ale o takim rocznym cyklu pielęgnacji amaryllisa. Nie jest to roślina u nas w naszych strefach klimatycznych ogrodowa, tylko raczej taka doniczkowa, domowa, ale uważam, że to dość ciekawy temat w sumie i myślę, że mogę zbić oglądalność na tym. Więc no, dziś kawałek poważnego materiału i zapraszam Was do oglądania. I jeszcze chciałbym tutaj wspomnieć, że cebula amaryllisa mam od zeszłego roku. We wrześniu chyba dostałem ją od mojego znajomego farmera Szymona, którego pozdrawiam stąd. Mam nadzieję, że mnie ogląda i wspiera. A ja chciałbym wspomnieć, że on był kradziony z Holandii. Mamy okaz tego amaryllisa. Dobra, więc tu mamy amaryllisa. Aktualnie jest lipiec. Ale pokażę Wam zaraz, co powinniśmy zrobić z nim w maju, w czerwcu. Oczywiście trzeba brać pod uwagę to, że ja mieszkam w Polsce. I tutaj mamy strefy klimatyczne takie między 5 a 7, więc to wszystko, co będę teraz opowiadał, cały cykl ten roczny rozwoju rośliny i tego, jak się o nią dba, będzie dotyczył właśnie rejonów klimatycznych, w których występują właśnie takie strefy. Właśnie od 5 do 7, 8, ponieważ w cieplejszych strefach ta roślina amaryllis może rosnąć na zewnątrz, nie trzeba go w ogóle przynosić do domu. A u nas w tych strefach możemy się cieszyć nim, jego kwitnieniem zimą i właśnie cała ta pielęgnacja będzie na tym polegać, aby on zakwitł zimą. Może zacznijmy od początku. Więc roślina w sumie prawdopodobnie będziecie ją kupować w październiku, w wrześniu. Sadzimy ją do doniczki w domu i w sumie podlewamy intensywnie tą roślinę za pierwszym razem i czekamy, aż wypuści pierwsze znaki życia, czyli jakieś listki bądź pąki kwiatowe. Po ich wypuszczeniu oczywiście kontynuujemy podlewanie i mniej więcej tą roślinę amaryllisa podlewa się raz tygodniowo. W momencie, kiedy jest w doniczce, no a wiadomo, kiedy kwitnie, to tam nieco intensywniej, więc co 5 dni, powiedzmy 4, żeby to kwitnienie przedłużyć i było, żeby było bardziej intensywne. Dobra, więc jak już usadziliśmy ją w październiku, podlaliśmy, zaczęły wypuszczać pierwsze znaki życia i przychodzi grudzień. Prawdopodobnie właśnie po 2 miesiącach on zakwitnie, po 2-3 miesiącach, być może nawet szybciej. W moim przypadku tak było właśnie, że on zakwitł po 1,5 miesiąca, ale miał tylko pąk kwiatowy, tam gdzieś Wam zdjęcia powrzucam. I w ogóle liści nie było. I ten pąk kwiatowy tam po 2 tygodniach, około 2 tygodnie to jest okres kwitnienia amaryllisa. Po około 2 tygodniach właśnie on przekwitł, zwiędł. No i rodzice w sumie mnie nie było tu wtedy, rodzice się nim zajmowali, więc po prostu kontynuowali podlewanie. I on po 2 miesiącach ponownie zakwitł. Tym razem już wypuścił liście również. No i te liście to teraz tu są, jest właśnie aktualnie lipiec. Drugi raz on kwitł w marcu. O, i co ważne przy kwitnieniu? Podczas kwitnienia należy pamiętać o tym, żeby po pierwsze właśnie zintensyfikować podlewanie w tym okresie
I po drugie, żeby przekwitnięte kwiaty należy, no, może nie natychmiast, ale po prostu należy je odciąć bądź oberwać, żeby po prostu roślina nie wytworzyła nasion, bo te nasiona bardzo ją osłabią, cebulę, i w następnym roku może przez to na przykład nie zakwitnąć. Kolejna rzecz właśnie po przekwitnieniu, kiedy odcinamy pęd kwiatowy, no tam jakieś parę centymetrów ponad cebulą, powiedzmy, dla bezpieczeństwa. I musimy zabezpieczyć liście. Aktualnie moje liście jest lipiec, a powinny być teoretycznie już wzmocnione, ponieważ słońce świeci mocno. Nadal są takie, no, bardzo delikatne. Więc ten zabieg powinien zostać być przeprowadzony wcześniej. A że ja dopiero się teraz dowiedziałem o tym, bo tam poczytałem trochę, to teraz się z Wami dzielę. Więc po przekwitnieniu będą miały pozostało tylko liście, to musimy je wzmocnić, żeby nic się nie stało, oczywiście. Więc wbijamy w patyczek, potrzebujemy, no i po prostu jakiś sznurek, kawałek sznurka. Musimy pamiętać, że cebula amaryllis jest bardzo duża, więc w jakimś odstępie dość sporym od cebuli wbijamy patyk. I staramy się go po prostu podwiązać. Podwiązywanie liści wykonujemy zgodnie z kierunkiem zwisania liści. W przeciwnym wypadku może ono się po prostu złamać, tak jak na załączonym filmiku. Oczywiście nie jest on obowiązkowy, ale bardzo może pomóc roślinie w dalszym okresie wegetacji. Najczęściej spotykany okres, kiedy ta roślina kwitnie, to właśnie jest zima w naszych terenach klimatycznych. Jest to prawdopodobnie grudzień, tam do lutego jest taka wariacja kwitnienia, mi w marcu on zakwitł. Dość mało słońca jest w tym okresie dostępne, więc po przekwitnieniu podwiązujemy liście, żeby nic się z nimi nie stało na pewno, i stawiamy je w doniczkę z kwiatkiem w najbardziej jakby miejscu, gdzie jest największy dostęp do światła. Jest okres zimy, więc na pewno się nie przypali nam roślina, nic się nie stanie. I trzymamy ją tam w tym miejscu do mniej więcej połowy maja, czerwca. Dalej regularnie podlewając co tydzień. I potem możemy ją wynieść na zewnątrz. Właśnie dzięki temu, że wcześniej ją podwiązaliśmy, będzie ona już przygotowana do tego wyjścia na zewnątrz, nic się z pewnością na niej nie stanie. I stawiamy ją w miarę osłonięte od wiatru miejsce, z takim właśnie półcieniem. Półcieniem do słonecznego. I tutaj są trzy ważne elementy przy pielęgnacji właśnie letniej. To jest ten okres, kiedy roślina najwięcej składników odżywczych zbiera do cebuli i przygotowuje się do ponownego kwitnięcia zimą. Więc po pierwsze musi mieć dostęp do słońca, który już zapewnimy stawiając je w półcieniu bądź w oświetlonym miejscu, osłonecznionym. Drugie to odpowiednia ilość wody, więc stawiając ją na zewnątrz właśnie najlepiej ją do półcienia postawić, ponieważ wtedy utrzymujemy to cotygodniowe podlewanie, nic się z nią nie stanie. A jeżeli postawimy ją na słońcu, no to trzeba będzie bardzo pilnować tego, żeby roślina nie była przeschnięta i żeby cały czas miała dostęp do wody. No i trzeci element to nawożenie, uzupełnianie składnikami jakimiś tam, więc jakieś takie podsypki można kupić mu teraz już możecie sami dowolnie. Ja tutaj będę właśnie przed wystawieniem na zewnątrz po prostu kompostem obłożę z zewnątrz, no i po prostu to się wraz z podlewaniem zmiesza się z ziemią i roślina dostanie te składniki odżywcze. Zeszłorocznym kompostem oczywiście, który już tam przepracował i przemienił się, przetworzył się. No i w taki sposób właśnie dochodzimy aż do jesieni. Pozostawiamy właśnie nawiezionego, nawiążoną roślinę, podlewaną w słońcu. Jesienią ona zorientuje się dzięki temu, że będzie na zewnątrz, że cykl dnia skraca się i dzięki temu po prostu roślina zbierze wszystkie składniki z liści, powrotem do cebuli i przejdzie w okres spoczynku. I tutaj w tym momencie po prostu
Ścinamy te pozostałości jakichś liści, które zostaną przed złożeniem jej w jakieś zacienione miejsce i chłodne miejsce. I w tym chłodnym i zacienionym miejscu roślina pozostaje przez 1,5 do 2 miesięcy. Po czym z powrotem ją bierzemy do domu w październiku bądź tam kiedy w listopadzie. I ponownie ona nam kwitnie. No i tak przeszliśmy cały cykl rośliny i wracamy do punktu wyjściowego. No. Więc chciałbym w sumie jeszcze dodać tylko, że te informacje w sumie głównie czerpałem z różnych źródeł. Sam roślinę mam dopiero od roku, więc jakby nauczyłem się trochę jej trybu życia, ale musiałem się doposażyć informacjami z innych źródeł, żeby to było na pewno sprawdzone i żeby potem nie było jakichś konsekwencji dla Was, jeżeli będziecie zamierzacie kupić Amaryllisa bądź macie i chcecie zasięgnąć jakichś informacji. Więc mam nadzieję, że Wam pomogłem tym wszystkim. No i nic. Tyle.